Dlaczego jestem zeropunktowym kalwinistą? Dawno temu nazywałem siebie kalwinistą. Uważałem się za czteropunktowego lub trzypunktowego kalwinistę. Zdałem sobie sprawę, że wszystkie pięć punktów stanowi jedność. Albo wierzysz we wszystkie pięć, albo w żaden. Oczywiście niektórzy ludzie nadają tym punktom różne znaczenia, aby osiągnąć pokój tam, gdzie nie może być pokoju, ale to oszustwo. Sam byłem kiedyś takim oszustem w tym zakresie, myśląc, że jestem cztero- lub trzypunktowym kalwinistą. Pięć punktów reformowanego wykładu wiary przedstawianego jako tulip podsumowuje pięć punktów. T jak całkowita deprawacja, U jak bezwarunkowe wybranie, L jak ograniczone odkupienie, I jak nieodparta łaska oraz P jak wytrwałość świętych. Oto jak kalwiniści definiują te punkty. Całkowita deprawacja dla kalwinistów oznacza, że rzekomo niewierzący ludzie są jak ciało umarłego, jak zwłoki. Nie mogą odpowiedzieć Bogu, nie mogą uwierzyć w Chrystusa. W rzeczywistości odrodzenie musi poprzedzać wiarę w ich ujęciu. Bezwarunkowe wybranie dla kalwinistów oznacza, że rzekomo w minionej przeszłej wieczności Bóg miał wybrać tych, którzy będą zbawieni i tych, którzy będą potępieni. To wybranie nie opierało się na niczym wybranych. Rzekomo wybrał około 1–2% całej ludzkości. Rzekomo reszta ludzi nie może być zbawiona. A przecież król Dawid nie był wybrany przed założeniem świata, a jest w niebie. A przecież Abraham nie był przed założeniem świata wybrany, a jest w niebie. A przecież Abel nie został przed założeniem świata wybrany, a jest w niebie. A przecież Noe nie został wybrany przed założeniem świata do zbawienia, a jest wybrany. A jest w niebie, przepraszam, a jest w niebie. Dlatego, że wystarczy uwierzyć w Boga, uwierzyć Bogu i to zostaje poczytane ku usprawiedliwieniu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Wybranie przed założeniem świata dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła. I jest to wybór do tego, kto jest oblubienicą Chrystusa. I to dotyczy tylko eonu łaski. Okresu łaski, czasu łaski. Nie jest to coś, co ogranicza możliwość bycia zbawionym przez uwierzenie Bogu, przez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak więc, skoro Dawid uwierzył Bogu i jest w niebie, skoro Łazarz uwierzył Bogu i jest w niebie, a nie był wybrany przed założeniem świata, tak więc nie można przyjąć tego punktu kalwinistycznego wyznania reformowanego jako czegoś, co można by traktować poważnie. Ograniczone odkupienie w nauczaniu kalwińskim oznacza, że rzekomo Chrystus umarł tylko za wybranych. W takim nauczaniu tylko wybrani mogliby być zbawieni. 98%, za które w takim modelu nie umarł Pan Jezus, nie jest zbawione. Są skazani na zagładę odpoczęcia. Nieodparta łaska dla kalwinistów oznacza, że rzekomo Bóg pociągałby tylko wybranych, a wybrani nie mogliby oprzeć się Jego pociągnięciu i Jego łasce. Wytrwałość świętych oznacza dla kalwinistów, że rzekomo jedynie wybrani i tylko wybrani wytrwają w wierze, w dobrych uczynkach aż do śmierci. Wieczne bezpieczeństwo w takim ujęciu, zachowanie świętych, odnosiłoby się tylko do wierzących, którzy wytrwają. Wierzący, którzy nie wytrwają, będą wiecznie potępieni według tego modelu. Oto moja odpowiedź na te pięć punktów w kontekście zbawienia z łaski nauczanego przez Pismo Święte. T
te, jesteśmy grzesznikami, ale możemy odpowiedzieć Bogu. U, wybranie dotyczy służby chrześcijańskiej, a nie wiecznego przeznaczenia czy potępienia. L, Chrystus umarł za świat, czyniąc wszystkich wierzących zbawionymi. I, ludzie mogą oprzeć się Bożej łasce. P, wytrwałość nie jest gwarantowana i nie jest wymagana do zachowania. Jest ona warunkiem panowania z Chrystusem, ale nie jest niezbędna dla zachowania zbawienia. Wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i już się raz na zawsze jest zbawionym, nawet jeśli chwilę później się ową wiarę straci. I nie jest wymagana wiara, bo wiara nie występuje tam, gdzie jest widzenie, więc chwilę po zabraniu do nieba nie będzie czegoś takiego jak wiara w obecnym znaczeniu według Hebrajczyków 11 rozdział, że wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, bo będziemy wtedy widzieć. Jana 3:16-18, Ewangelia według Jana, 3 rozdział od 16-18 wersetu. Jak również wiele innych fragmentów Ewangelii Jana i całej Biblii zaprzecza kalwinizmowi w ten sposób. Przeciwko te, każdy może uwierzyć w Chrystusa. Przeciwko u, nie wspomina się ani nie sugeruje bezwzględnego wyboru do życia wiecznego, ani tym bardziej do potępienia. Przeciwko l, Bóg posłał Chrystusa, aby umarł za grzechy całego świata. Przeciwko i, Bóg pociąga wszystkich, a ci, którzy trwają w swoim oporze, nigdy nie przychodzą do wiary w Chrystusa, będą wiecznie potępieni. Przeciwko P. Wieczne bezpieczeństwo jest prawdziwe, niezależnie od wytrwałości. Martwię się o kalwinistów, ponieważ brakuje im pewności co do ich wiecznego przeznaczenia. Nie wiedzą, czy są wybrani, czy Chrystus za nich umarł, ani czy wytrwają. Idą przez życie w poszukiwaniu pewności, która nigdy nie może zostać przez nich osiągnięta. Dopiero po śmierci dowiedzą się, czy zostali wybrani, czy nie. Ale jeżeli już teraz nie mają pewności, to niemal na pewno czeka ich wieczna zagłada, bo brak pewności jest owocem braku wiary. A kto nie wierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, ten idzie na wieczne zginienie. Nie musisz być kalwinistą ani arminianinem. Możesz być biblistą. Możesz wierzyć i podążać za Słowem Bożym tam, gdzie cię ono prowadzi. Bądź jak Berejczycy, którzy codziennie badali pisma i sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Badali Pismo Święte, jak mówi nam Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 werset. Koncentruj się na łasce. Skupiaj się na łasce. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.